Cześć, tu Teoczyn i witam Was w kolejnym meczu turniejowym. Jest ze mną Graba. Cześć, witam wszystkich. Wszystko dzieje się również na streamie, a jest to drugi mecz pomiędzy ASD a Waffle Gaming. Pierwszy mecz był na korzyść drużyny Waffle Gaming, czyli jest... Fenomenalnej grze Kartusa i Timo, którzy to tak, świetnie tak. wykarowali wtedy. W ten sposób, że aż w tym momencie, w tym meczu poszły bany i na Kartusa, i na Timo. Przy okazji, zapisałeś może te bany? Oczywiście, że zapisałem. ASD zbanowało właśnie Kartusa, Timo oraz Shena, natomiast Waffle Gaming zbanowali Riven, Lee Sina oraz Gragasa. No jak widzimy, piki rozkładają się tak, że jest... na midzie będą przeciwko sobie Morgana z Anivią, najprawdopodobniej. Na topie Kennen kontra Olaf. W dżungli będzie Udyr oraz Nocturne. A na bocie Graves z Blitzcrankiem kontra Korki z Soraką. No chyba, że coś jeszcze się stanie tutaj niespodziewanego. No tak, nie ale wiadomo. Wydaje mi się, że popatrzmy tutaj, jedna i druga drużyna decyduje się na invite dżungli witaj przeciwnika. Chyba... Zobaczymy, na razie się wymijają, jedna drużyna idzie na górne krzaki, druga na dolne, czy gdzieś tutaj się spotkają zaraz, zobaczymy. No Sempu stara się, nie wiem czy to jest forma bajtu, czy coś w tym stylu, na razie tak się czai, ni w te, ni we w te chodzi. Tutaj poszedł Warto Blitzcranka momentalnie w krzaki. 30 tak na wszelki wypadek, gdyby tamci próbowali wchodzić do dżungli od razu w stronę Blue, ale wydaje mi się, że nie, tutaj się nic nie rozwinie. Chyba raczej dość spokojnie. Tutaj zobacz, jak odważnie chodzi ten Graves, tak, nie boi tak. się. A równie dobrze mogliby tam czekać i go gankować. Takie akcje już widziałem nieraz, a nie mają ani CV-ki, ani Warda tam postawionego, także naprawdę różnie mogłoby być. Olaf już cofa, będzie zmierzał na tego topa, żeby nie tracić farmy, a tak. jednak nie, jednak zrezygnował. Pojawiły się stwory. Nie, strolował nie chcę, mnie Olaf. Nie chcę ryzykować z tym, że przypadkiem zgankują. Chyba teraz pójdzie. Zobaczymy. Czy my zaczną od szybkich wilków? Chyba tak. No tak, a nie wiem, tutaj nikuje wilki. Ale nie trafiła. Trafiła. A nie, pobiegły z drugiej strony. Tak, no, to jest fail niestety. To zrobiła. Będą musieli zacząć od Blue. Trochę na tym stracą, co prawda, ale no. Udyr zaczął widać od wilków. Wilki już są zabite. Tutaj będzie złowieszcze Kiwi zabierał Blue. Potem chyba zdecyduje się właśnie na te wilki, które zostały. Olaf jest już na topie, tak samo Kennen. Także tutaj żadnych niespodzianek nie było, zagrali standardowo, tak jak mówiłeś na początku. Udyr od razu zmierza na topa, czyżby próbował gankować od razu na drugim levelu. Ma niedźwiedzia i wbija się tutaj na Olafa. Aha. Kennen też atakuje. Jest. No i build, jaki damage poszedł na Olafie, poszedł ale ghost. Nic tutaj z tego nie będzie. Pół życia, ponad pół życia stracił Olaf, no niestety zmarnował również summoner spella, którym jest Ghost. Olaf nie wykorzystał swojego exhausta, to miał być chyba tylko Haras, wiedzieli, że nie dadzą rady za blisko wieży, był ten Olaf, żeby go zabić. Teraz no ale teraz zobacz, jak Olaf musi defensywnie grać tutaj pod wieżą, ma mało życia, wiesz, a Kennen może sobie to farmić. Kennen to jest, ma lekką przewagę nad Olafem, ma ten atak na odległość, ten shurikeny, którym cały czas może harasować. A zobaczmy zaraz, Udry spotka się z Nocturnem, pierwsza walka dżunglerów w trzeciej minucie i Nocturne musi się wycofywać, czy go Udry zabije, Nocturne odpala tak. Czy jest exhaust i czy będzie jest flash, to zaraz zobaczymy. Trochę ryzykuje, chyba za bardzo. Oj, bad Fierce Blood, ale tutaj również kill za kill. No, lepiej dla Ushrilla, bo zdobył tego Fierce Blooda. Niewiele zabrakło, na którym wydaje mi się, że jakby nie zdecydował się na atak, może by jeszcze by zdołał uciec stamtąd. No, a tak to Fierce Blood dla drużyny ASD. A zaraz potem pada Udyr, więc jest 1 do 1 w killach. Dokładnie. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja na bocie wygląda, jak sobie AD Carry radzą. Na razie nieznacznie wygrywa Korki, ale to 3 creepy różnicy tutaj wiele szczególnie, nie że w tym momencie. Niebiescy teraz spuszowali, Graves będzie mógł pod wieżą trochę przyfarmić. Wydaje mi się, że nawet przegonić Korkiego. Oj, nie wiem, czy tutaj dobrze zrobił, zobacz, użył tak, kół tak, właściwie też na się 2 wydaje, miniony, że chyba lepiej trochę tak. Rzucił w tą falę, no ale cóż. Tutaj Anivia harasuje Morgana, a tu jednak odwróciło się strasznie duży damage zobacz, Morgana z kratki. Bardzo dużo.
Ej, tak mnie no ciekawi. No tyle, że Aniwia jeszcze ma swój pasów, ale... Wiesz, właśnie to mnie zastanawiało, coś za dużo mi tego demanger się wydawało. Chyba Morgana decyduje się na maksowanie Q. No, to jest ciekawe posunięcie. Co prawda, jak się trafia tą klatką, to ten damage naprawdę jest masywny, ale jednak to W pozwala łatwiej farmić miniony. Jest, poszedł ładny stun od razu. Atakują teraz, ach, nie trafił. Niestety nie trafił tutaj, ale momentalnie Flash Morgan może zabije. Idealnie pada Udyr. Zobaczymy, chyba nie jest w stanie, właśnie tego flasha brakuje. Nie, nie złapał. Zarówno tam, co no wcześniej brakowało, jak i tym razem brakuje tego flasha. Tutaj wciągnięcie przez Biskranka, patrz na bocie, co się dzieje. Wciągnięcie Biskranka Soraki. Fokus Soraki, nie wiem, czy to jest dobry pomysł w tym momencie. No wiesz, na pewno łatwiej im nabić Sorakę niż Korkiego, który może odskoczyć. Także chociaż próbują tego killa zgarnąć, no ale też ta próba nieudana. I tutaj na razie bez killi, natomiast Udyr kontruje dżunglę, zabija sobie Worfy, zostawia jednego małego duszka, bardzo dobrze. Tak jeszcze patrzyłem, gdy ściągnęli Sorakę, ona zużyła zarówno Xosta, jak i Flesza na Gravesie. Tutaj niepotrzebnie chyba według mnie rzucili Xosta na Sorakę, bo co prawda spowalniało, ale to było logiczne, że ona użyje prędzej później tego Flesza i co za wiele nie da. Więc mogli po prostu harasować, zostawić, ale jednak na tego killa. No ale próbowali, liczyli na to, że może uda im się zdobyć tego killa, ale przeliczyli się troszeczkę. Bardzo ładnie tutaj, wydaje mi się, że świetnie sobie radzą z atakerii zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Nie ma jakiegoś odstawania z farmą jednej i drugiej kogokolwiek. I tutaj wydaje mi się, że może być to ładny mecz, dlatego że atakeri zazwyczaj, można powiedzieć, atakeri make my day i dobrze są sfarmieni po jednej i po drugiej stronie, to ciekawe rzeczy dzieją się w tych fightach. Tak, Korki teraz, przepraszam, atakował Gravesa, Blitzcrank próbował go podbić, ale tutaj nic z tego nie wyszło. I zobacz jeszcze, że cofnął się już Olaf do bazy, kupił Null Magic Mantle, także tutaj przeciwko temu Kennenowi, żeby troszeczkę mógł sobie pobić. I Kennen w tej chwili też cofa się do bazy, ma już szósty level, zobaczymy co za chwilkę złoży. Oj, tutaj jest gank na midzie po raz kolejny, teraz Morgana już nie ma flasha, tak! Padł kill. Nawet patrzyłem trochę na topa, wiesz, nie zwróciłem uwagi z jakiego powodu to się rozwinęło. Prawdopodobnie padł stun od Aniwi. A zaraz troszeczkę cofnę i powiem ci, co tutaj się działo. Oj, Morgana jakoś tak w dziwnym miejscu była. Aha, targetowali ją. Na środku Morgana nie miała w ogóle, nie miała many właściwie i zginęła. Tutaj jeszcze ktoś mnie połkuje na TS-ie, nie mam zamiaru tego czytać. Prawdopodobnie to jest banan, który chce mnie tylko strollować. Patrzymy tutaj, jest po raz kolejny złowieszczy Kiwi wpada, ale idealnie użyta Valkyria przez majoneza. Jest jeszcze łapka od Blitza. Jeszcze tutaj Blitzcrank łapie, chyba trochę ale żeby tutaj grać z przypadkiem nie padł. Głupi fokus według mnie, głupi fokus na Sorakę, która jeszcze dodała sobie dodatkowo armora. Korki w tym czasie dużo damage strasznie zadał Gravesowi. Zobacz na topie, jak odwróciły się sytuację teraz. To jest właśnie, walczy Olaf. Właśnie to jest to, że Olaf tak od szóstego levelu już Kennen może mieć problemy z walką z nim. Żeby go zastosować, musi wrzucić aż trzy gwiazdki. Hej, wake up! Dalej mnie połkują. No a wtedy wiesz, też Olaf może się uwolnić z tego stuna. O to mi chodziło, że Olaf może uwolnić się z tego stuna i do tego jeszcze pozbyć się ewentualnie z tą... Jest ta walka! Poszło ulti, odpuścił sobie Olaf, nie chciał ryzykować, miał tego ignite na sobie. Tutaj oboje grają. Tutaj będzie decydował jeszcze. Nie, Olaf nie, już się wycofuje. Wydaje mi się, że dobrze, on nie ma potionów, widzi, że Kennen jeszcze się może trochę podleczyć. Nie chce ryzykować. Dobrze to rozwiązał. Cofnie się, przyjdzie z powrotem. Kennen trochę może sfarmi sobie przez ten czas, ale jak spuszuje, to raczej Olaf na też drogę. Na pewno zaraz się cofnie. Tutaj jeszcze patrzymy. Teraz tutaj Udyr daje niebieskiego buffa dla Morgany, także też wszystko prawidłowo. Tak jak mówiłem, Morgana nie, tym razem zdecydowała się na dodanie jednego, dwóch punktów w swoje W, czyli jednak maksuje W, tylko chciała mieć klatkę na drugim poziomie. No nie wiem, ciekawe rozwiązanie, zobaczymy. Na razie jej to za dobre, zbytnio na dobre nie wyszło, no ale załóżmy, że to po prostu brak many i brak... No tak, ona tutaj nie miała many, przyszedł Nocturne, złapali ją po prostu bez many, była troszeczkę wysunięta do przodu. I tak padła. Mimo wszystko jest gra na razie dość wyrównana, no i nawet ta farma troszeczkę lepsza, niewiele, ale jednak lepsza w wykonaniu drużyny ASG. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że co prawda jest 2 do 1 dla Waffle Gaming, ale przewaga w goldzie jest na 500 na korzyść drużyny niebieskiej, czy właśnie ASD. Dlaczego?
mianowicie dlatego, że tutaj jest przewaga farmy Korki, 60 do 60, więc tu jest remis, jeśli chodzi o bota. Jeśli chodzi o mida, jest 41 do 52 na korzyść Anivi, więc też przewagi w farmie nie ma. Ale za to Kennen 52-40 na korzyść Kennena. Tutaj Anivia ładny haras naprawdę na Morganie, pół życia zabrała, mimo to, że Morgana użyła swojej tarczy. Anivia dostała blue oczywiście od Nocturna, to jest bardzo dobre posunięcie. Anivia bez blue buffa to jednak może mieć problemy. Już nawet z tym blue buffem znerfionym w pewnym momencie ta mana jej się zbyt wolno regeneruje. Nie może puścić całego kombo za każdym razem. Musi trochę odczekać, o tutaj próba kulki. Niestety nie trafiona. No ale zobacz, na topie teraz znowu biją się tutaj i to chyba Kennen się wycofywał, chociaż tutaj teraz Olaf też dostaje troszeczkę damage'a, no i musi uważać tutaj. Kennen po prostu... Ma wprawdzie te ulti, ale może mimo wszystko skończyć szybko. Kennen po prostu boi się zbytnio podejść do Olafa i nie można mu się dziwić, jednak Olaf ma wymaksowany już na czwartym levelu swój piorun, dzięki czemu to już naprawdę będzie masywny damage, 280 HP, po prostu zwalnięcia z nieba, nie? No tak, zresztą zobacz, jeszcze Kennen nie ma Warda, chociaż teraz go będzie tak, stawiał. Właśnie, żeby miał tę wizję, może teraz troszeczkę bardziej pozwoli sobie na agresywną to grę. Olaf stara się nadrobić trochę tej farmy, bo jednak tutaj jest 61 do 49 do 50, to jednak przewaga farmy jest Olafa. Dziwi mnie, że ta przewaga w Goldzie jest aż tak duża po stronie drużyny ASD. O, to jest walka Korkiego. Zobacz teraz na bocie walka, ale... Heal poszedł do Seraki, Udyr się szykuje na ganka. Nie, odpuści sobie. No nie, chyba że chyba, zajdzie. Chyba zostawi, chociaż nie, będzie się chował w krzakach. Czeka... Ale tutaj te creepy go chyba zobaczę czeka, w tej chwili. Majojo spuszuje te creepy. Tak właśnie... Natomiast zobacz tutaj Nocturne teraz próbuje jeszcze na topie się... Ale Warkow widzi. Przyczaić, Kennen go widzi. Ale troszeczkę opóźnia tak, tak. Te cofanie się, no i zobaczymy, co ładnie tutaj się stanie. Ładnie trafione Q. Nie chcą ryzykować, bo tutaj już by to... Ulti Kennena pod wieżą mogłoby troszeczkę im tak. Pomieszać plany. Udyr jednak tam się nie zdecydował na ganka, poszedł spokojnie sobie, wrócił do dżungli, a w tym momencie widzimy, Anivia się cofnęła, wraca na linię z kielichem, czyli... I ma katalista. I katalistem, tak. Wiesz, wydaje mi się, że teraz, gdy wprowadzili ten nowy item, ten nowy większy kielich, on jest rozsądny, szczególnie na Anivie, której brakuje tak many, a wiadomo, kielich daje ten Magic Resist i mana regen. Plus... No to jest dość fajny item, naprawdę bardzo mocny. No zobacz, teraz jeszcze przerwę, bo zbierają się tutaj na bota gracze ASD, będą próbowali gankować we czterech. Soraka jeszcze gankuje, Anivia tutaj też postawiła Warda i czy zmierza? Nie, ona sobie pofarmi w tym czasie na midzie i chyba nie widzieli tutaj graczy tak, ASD chowających się widzieli. W czakach, także tutaj, zobaczymy. Biegnie bliska, gdyby ściągnął, to chyba było ryzykowne. Zobaczyli Morganę, to raczej głupie posunięcie. Teraz już widzieli. Że Morgana wyszła z tych krzaków, pojawiła się, gdyby to jeszcze był Uther, to spoko. Pomyśleliby, musimy się cofnąć, bo jungler jest, ale gdy widzą Morganę... Ale zobacz, teraz jeszcze gracze tutaj Waffle Gaming idą, a jednak się też wycofują. Nie chcą ryzykować. Tak, na razie czają się jak pies do jeża. Taka gra dość spokojna, nie chcę tutaj popełniać błędów. Ani jedna, tak, ani druga drużyna. Tutaj, zobaczmy, czterech biegnie. O, zobacz, teraz może jest przebieg jeszcze Kennen. Walka i... O, bardzo ładny flash. Bardzo ładnie to zrobił. No, który w idealnym momencie... Wszyscy się tam chyba sflashowali za nim. Nie wiem, nie patrzyłem akurat na te flashy, ale widziałem idealny flash, no, który tuż za granicę ulta Kennena, co nie dało możliwości stuna. Olaf momentalnie przybiegł tutaj z topa. Wiedzą, drużyna SD właśnie robi w tym momencie Dragona. Bardzo możliwe, że Waffle Gaming będą chcieli to skrzyć. Tak wpadają, rozwija się teamfight. Poszedł smite, wydaje mi się, że na korzyść drużyny Waffle Gaming. Kolejne kile, tutaj Graves ucieka na końcu życia dosłownie. Jeszcze pada tutaj Udyr, pada Morgana. Jeszcze chyba zabijał Soraka, flash, ale dostaje i bardzo Olafa. Możliwe, że zaraz pójdzie jeszcze łapa od Blitzcranka. Oj, tutaj Olaf niepotrzebnie kompletnie to zrobił. Tutaj Blitzcrank nie zdecyduje się na graba, chyba trochę zbyt przesadzili. 3 kile do jednego, no może niepotrzebny ten jeden dead Olafa, chyba za bardzo poczuł się pewnie. Liczył na to, na tą grabę od tego, od Blitzcranka. Ale mimo wszystko i tak na korzyść drużyny Waffle Gaming, tak? Waffle I wydaje mi się, że Dragona też udało im się skić, nie jestem pewien.
No tutaj akurat też widziałem, nie zwróciłem uwagi. Aż się sami pytają. W każdym razie, sami nawet się w tym jeżeli... momencie pytają na czacie, czy smok był. Ale nie. Piszą, że ASD. Że ASD zdobyło smoka. Jednak ASD. No ale i tak myślę, że mimo wszystko wafle wyszli tutaj z tej potyczki zwycięsko, mimo że stracili tego smoka. To jednak ten gol poszedł na korzyść. Gdyby zdobyli tego smoka, to zdecydowanie było na ich korzyść, ale w tym momencie 3 kile za 1 plus smok, to wydaje mi się, że ten wyszło wyrównanie, może tak. Bo smok bardzo dużo pieniędzy zajmuje. Ja mimo wszystko myślę, że ale ja mówię tylko o goldzie. O goldzie, tak? Bo rozumiem. Że jest 17 tysięcy do 16 500, czyli taka sama różnica jak była do tej pory. Więc tutaj za wiele się nie zmieniło. A tu jednak w LoLu gold wygrywa grę. No i jeszcze umiejętności graczy w teamfightach, ale wydaje mi się, że na tym poziomie to już nie będzie problemów z fokusem lub czymś w tym stylu. Próba teraz graby z Blitzcranka, ale tutaj Soraka stoi z tyłu, żeby nie dać się złapać. No zobacz, tutaj już Nocturne 3-1, także on sobie powolutku się sobie farmi. I bardzo możliwe, że to on będzie karował tę grę. Shadow po raz kolejny bardzo ładnie farmi na midzie. To jest to Morgana z 88 creepów, Anivia 110, to jest to co ostatnio, to on grał tym kartusem właśnie. Też udawało mu się odfarmować, bardzo ładnie farmił. Tym razem jeszcze stara się harasować przez cały czas, Morganę. I dzięki temu Kielichowi nie dostaje aż takiego strasznego damage'a od Morgany, jakby mógł. No tak. Oj, to Morgana musi uciekać. No Anivia puszuje te creepy niemiłosiernie teraz. Morgana używa już chwili, nawet kół używa, żeby tylko jednego miniona dobić. W tym momencie jeszcze popatrzmy na topa. 85 do 100, do 99 na korzyść Kennena. Ale zobacz teraz na bocie, pany korki uciszony tutaj przez Blitzcranka. Ale mimo wszystko chyba ucieka i jeszcze zauważyli tego do pomocy. Udyra, nie chcieli ryzykować. Teraz właśnie się cofają, Udyr czy zdąży? Udyr atakuje, nie wiem czy to jest dobry pomysł, oj, tutaj bardzo blisko wieży, Fame Flash użył tego przez Sempa, nie wiem, chyba musiał misklika walnąć po prostu, walnął tego ulta przed siebie, totalnie bez sensu. To była chyba panika gaming. No bardzo możliwe, no wydaje mi się, że jakby Udyr miał tego flesza, którego cały czas mu brakuje, to więcej by z tego nie wynikło. No teraz jest kara ze strony Olafa przez cały czas na Kennenie, udało mu się podejść, ten damage wszedł. Ale teraz zdecydowanie. Wydaje mi się, że Olaf trochę zbyt agresywnie gra, trochę za bardzo stara się zadać ten damage, chociaż i tak nawet mimo wszystko według mnie ładnie mu to wychodzi. Zdecydował się. Wiesz co, bardzo możliwe, że gdyby on był dalej od tej wieży Kennena, to miałby szansę go jeszcze zabić, a on go tak ciśnie, Kennen się cofa pod wieżę i Olaf się wycofuje, dostaje jeszcze wtedy z Shurikena albo z czegoś innego i właściwie wychodzi na równo to jego harasowanie. Jest, poszedł piorun, ulti Kennena, od razu Ignite, tutaj jeszcze, oj, bardzo możliwe, tak, Olaf ucieka. No i chyba nie, Olaf uciekł, się złożył. Dzięki choć swojemu boostowi zdołał uciec z tego. Kennen zużył oba summoner spele, czyli właśnie Ignite'a i Flash'a, żeby tylko Udyra Olafa dobić, ale nie Olafa. Dał rady. Olaf swoim ultem uciekł, nie został zestunowany oraz użył Ghost'a, dzięki czemu spokojnie mógł się wycofać. No i w sumie, jeśli chodzi o zużycie summoner spele, to Olafowi został jeszcze jeden Ignite, którego nie potrzebował użyć, bo wiedział, że i tak Kennena nie zabije. No tak, ale zobacz, bardzo właśnie agresywnie gra i potem właściwie musi uciekać. Przyjdzie, zaatakuje i ucieka, bo Kennen go bije. Także tutaj śmieszna no tu właściwie taktyka lekko, w wykonaniu Olafa. To jest lekko spowodowane, ta outfarma tym jest spowodowana, bo zauważ 97 Olaf 116 Kennen, to nie jest jeszcze taka duża przewaga, ale jednak trochę jest. Chciałem zobaczyć jeszcze na bota, zauważ majonez znany z tego, że on świetnie farmi w tym momencie. Ma mniej farmy niż Graves. Graves 151, Korki 143, jeszcze dwie asysty Graves, a Korki tylko jeden dead, nic więcej. No to ta przewaga w goldzie musi być lekka, zaraz zerknę. 5170 do 5110, no niewielka, szczerze mówiąc, niewielka. Ale jednak trochę jest. Tutaj Graves zdecydował się na zbudowanie latarni. Chyba tylko dlatego, żeby móc się jeszcze lepiej wyfarmić. Olaf cały czas puszuje tego Kennena, stara się zbierać te last hity. Ma już ich 107. No tutaj Nocturne się dają, ale
się wycofał, zrezygnowali jednak tutaj pod tą wieżą, nie będą ryzykowali starcia z Kennenem. Zobaczmy jeszcze na Milani, ja teraz sobie sama zbiera Blue. No, wystarczy sopel, tak jest. No. 1-0-2 cały czas Anivia. 165 farmy. Morgana zaledwie 109. Naprawdę ładna przewaga ze strony Anivi. Tutaj Grace wraca na linię, cofnął się, kupił BF-a, żeby mieć właśnie ten damage, bo odstawał od Korkiego. Korki tym razem nie decyduje się na raszowanie Trinity, co często widziałem właśnie, zdarza się u Korki, a szczególnie u Majoneza. Decydował się na kupienie BF-a. No ciekawe rozwiązanie. Tutaj Fioletowi czają się na smoka. O, Soraka chyba niepotrzebnie tam poszła. Ale teraz dała i biją, jest sfirowana i tutaj już chyba nic jej nie uratuje. Oj, grab, flash przez Bayoneza bardzo ładnie zdołał uniknąć tego graba. Chociaż nawet chyba no, by się nie spaszyło, to i tak by chyba nie dostał to, tym Fioletowi, oj, dwa fardy rzucili. Będą bronić. Decyduje się na robienie Dragona i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, szczególnie, że tutaj Soraka nie żyje, więc jakby co, tego maskila nie będzie. Chociaż tutaj jest, jakby jest, te ulti poszło od Morgany, od Kennena. Jest w tym momencie Dragon na Fafel Gaming i przewaga Golda idzie na ich korzyść. No właściwie za darmo, można powiedzieć, tutaj gracze ASD nie ryzykowali, chociaż ciekawe co by się stało, jakby Morgana wskoczyła z ulti, no tu widzę, ona nie miała za dużo many, także pewnie dlatego nie ryzykowała. Kennen tutaj też mógłby wskoczyć, no ciekawe jakby się to potoczyło. No Kennen w ogóle nie miał many. No dobra, no to wszyscy powrócili na linię, z tego Dragona zebrali. Zauważ, że bardzo dobrze ze strony obu drużyn, że w momencie, gdy jest ten Dragon, to wszystkie linie się zbierają. Tu nie ma tak, że kogoś nie będzie. I Kennen się pojawia stopa, i Olaf stopa, i Anivia zmina, i Morgana zmina. Po prostu wszyscy starają się tego Dragona uzyskać, bo wiedzą, jak dużą przewagę w złocie daje ten właśnie smok. No tak, zresztą też inna sprawa, że bardzo często Dragon to jest okazja do jakiegoś teamfightu, do jakiegoś błędu przeciwnika i do zabicia go, także tutaj też liczą na pewno poza Dragonem. Jest graf Soraki, patrz teraz chwilę, przerwę, sorry, chociażby... O, idealnie. Świetnie co to zrobił, ale Korki jeszcze stara się harasować, ale Korki atakuje. W tym momencie Sempu ze chyba nie da rady. Jeszcze zaraz bardzo sam ładnie, się okaże, że bardzo ładny damage, jest, pada Korki, świetnie to zrobili na bocie, świetnie. Zarówno Blitzcrank, jak i właśnie Graves. Dzięki temu Graves uzyskał 2 kile i ma do wydania w tym momencie 1600 golda. Bardzo ładnie. Teraz będzie mógł sobie... Wydaje mi się, że zdecyduje się na rushowanie Infinity Edge, a ja bym przynajmniej tak zrobił. Pewnie tak się stanie. A tutaj w ogóle bardzo dobra postawa Blitzcranka. Nie wiem, dlaczego ta Soraka tak stała właściwie na linii ognia Blitzcranka. On ją złapał bez problemu. Stał jeszcze blisko niej i tutaj tak właściwie ona sama pozwoliła się zabić na dobrą sprawę. Zobaczmy teraz, spójrzmy jeszcze na farmę. Graves Infinity Edge'a. Tak, ale Korki składa, dokładnie. Dzięki temu, że właśnie Graves przez tą latarnię jest lekko opóźniony, jeśli chodzi o zbudowanie tego Infinity Edge'a, ale dzięki temu jest mu łatwiej farmić i... Zobacz jak tutaj, przepraszam, przerywam ci, teraz się flashuje Anivia, ucieka, żeby tutaj nie zostać zabita przez Morganę i przez Udyra. A jeszcze zgarnęła ward przeciwnika. O, złowieszczy Kiwi kupił Orakla, dzięki czemu wycina wardy przeciwników. Dobry pomysł, wydaje mi się, kupienie Orakla przez Junglera. Tutaj jest w tym momencie dive przez Olafa na Kennenie. Poszedł Ghost, a na bocie rozwinął się teamfight, aż nie wiem co oglądać, spójrzmy jeszcze. Brakuje, zobacz, jeden hit, dobił Kennena i wydaje to mi się, że przyjechał. Spójrzmy jeszcze na bota, tutaj się rozwija teamfight. Udyr stara się fokusować Gravesa bardzo dobrze, ale niestety trochę zapędził się. Pada kill. Teraz chyba jeszcze zdobiją Sorakę. Ale Majonez zdecydował się na zabicie se bardzo ładnie ale użyty heal przez Gravesa. Teraz odwróciła się sytuacja, ale chyba już nie dopadł Majoneza. Nic tutaj już chyba nie będzie, chociaż jeszcze czekam na graba od Blitza, ale już tutaj tego też nie będzie. Gdyby ściągnął jeszcze Korkiego, mógłby on zadać taki damage, że jeszcze by kogoś zabił. No tak. Zobacz, troszeczkę dziwna sytuacja, bo
tak jak patrzyłem, to wydawało mi się, że udyr na siłę tam poleciał, tylko po to, żeby coś, nie wiem, udowodnić, żeby zgarnąć tego kija. Tak. Biło go chyba trzech, wydaje mi się, a był sam chciał w storaku, pokazać, że korki tego był tam z tyłu. No na razie chyba mu to nie wychodzi, 1-3, także tutaj jest troszeczkę do tyłu, no wprawdzie ma więcej creepów niż Nocturne, ale Nocturne 4-1, także myślę, że to mu daje dużą przewagę. Ken pisał, że ma lagi i wyszedł i wrócił z powrotem do gry. Mówi, że dead, aha, bo go chyba wyrzuciło i dlatego Olaf zdecydował się na tego dive'a. No ale nie, widziałem, że Ken użył piorunu, więc coś dziwnego. Używał. No właśnie, tak pisze, dobrze pisze Olaf, że normalnie uciekał tutaj. Próba kłamstwa, nie wiadomo po co. Nieładnie. Jest red-handed. Tak, AJ po raz kolejny oddanie Bloodna Anivi. Bardzo dobrze. No właściwie ona go sobie sama wzięła na dobrą sprawę, nikt tam nie musiał jej oddawać. Już teraz jest w stanie sobie szybciutko, bez problemu zrobić jeszcze tutaj tego Blue. No i zobacz, Anivia już przekroczyła 200 creepów, tak samo Graves, także bardzo ładnie farmią tutaj z drużyny przeciwnej. Tylko korki, ale jeszcze mu troszeczkę brakuje do tej granicy 200 tak, creepów. Tak, tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że w tym biedze czasie została spożywana wieża na korzyść drużyny niebieskiej. Poszli tutaj z Morgana, na bota i korki i szybko spożywali wieżę, żeby ona im już nie przeszkadzała, żeby korki już chyba nie zdecyduje się zbytnio na farmienie tego bota. Graves tutaj stara się trochę przepuszować z tego bota, ale tutaj już widzimy korki z Soraką na posterunku wrócili, a Udyr czai się w krzakach i znowu odpalił swojego niedźwiedzia i stara się lecieć za Gravesem. Graves... No tutaj nie ma wieży. No i teraz rzucili się jednak na Blitzcranka, tylko wydaje co z tego się, wyniknie? Było... No Blitzcrank dostaje obrażenia i tak, chyba tak się złoży. Trochę za tak daleko wyszli, zabrakło tego Warda. Zauważ, że Udyr pobiegł akurat tymi krzakami, gdzie nie było zwardowane. Fioletowi tego nie widzieli. No i przez to właśnie padł Blitzcrank trochę głupio. W tym momencie jest 3-1-10, przewaga Golda drużyny fioletowej wynosi w tym momencie ponad 2000, prawie 2500. To nie jest aż taka duża przewaga, ale teraz właśnie zauważyli, że jest smok. Graves tam sam, niestety jeszcze idzie w tamtą stronę Morgana. Korki stara się harasować, ale cóż, że nie miał kurek spokojnie, żeby nie ryzykować. Tylko, że teraz to może być problem drużyny Waffel Gaming, bo za free mogą oddać Dragona niepotrzebnie. No tak, zobacz, on szybko pada, tutaj ten smok się składa szybciutko, oddany właściwie za darmo. Totalnie rozproszeni gracze Waffel Gaming, no i to skutkuje właśnie tym darmowym smokiem dla drużyny ASD. Jeszcze tutaj się czają korki, stoi w krzakach, ale jest wart zestunowany Olaf, ale tutaj nic z tym nie będzie. Teraz chyba będą się troszeczkę bronić gracze ASD, wydaje mi się, że są tak porozbijani troszkę. Tak. Nocturne tutaj mówi. Teraz patrz, zauważ, że Bliska gdyby trochę się ruszył, no teraz już nie, ale przed chwilą miał okazję, żeby trochę się ruszył, po prostu wyciągnął Morgana. Ona za bardzo się nie ruszała, nie spodziewałaby się tego jeszcze nie widząc go. Jest, według mnie warto było zaryzykować. No nic. No, teraz ta wieża chyba tutaj padnie zaraz, chociaż nie. Myślałem, że ją przypuszczyłem tak totalnie, ale jednak się wycofali, zrezygnowali. ASD odrobiło kasy, idzie. Różnice w goldzie. Idzie Olaf na topa, nie trafia toporem, ale Kennen nie trafia też shurikenem i ucieka Kennen. Jest tutaj wieża, Olaf go bije i będzie go chyba dive'ował pod tą wieżą. Jest, poszło ulti, jedzie, poszedł kill, tylko czy on to przeżyje? No niestety nie. Tylko i chyba wydaje mi się, że to nie było trochę niepotrzebne, gdyż nabił killing spree, czyli więcej kasy automatycznie za niego dostał Kennen. No co prawda ten exp dla Olafa był większy, bo gdy się nie żyje, nie można, nie zyskał tyle expa co sam Olaf, ale wydaje mi się, że jednak się Olafowi nie opłacał dive'ować w takiej sytuacji. Zobacz, Olaf sobie złożył Hex Drinkera, żeby mieć tarczę tutaj, która go uratuje w przypadku ataku Morgany albo Kennena. To dobre posunięcie według mnie. Na 90% rozwinie to jeszcze do Mava dokładnie. Do Mava. Będzie starał się pójść.
pójść w jakieś... w jakiś Guardian Ranger, ja bym proponował, no ale zobaczymy, zobaczymy. Teraz tutaj bot zostaje spuszowany, starają się... aha, Anivia spuszowała Mida, tutaj korki zbyt duże. Bardzo ładny flash. Zobacz, znowu teraz o, tutaj chyba... Udyr, no i się flashuje. Ale przyciąga chyba go. Chyba niekoniecznie, chociaż fokus na uderze. Zobaczymy, on nie jest, nie ma tyle damage, nie jest w stanie tutaj zabić, zabić kogokolwiek. Gdzie jest Aniwiat pomocy, no i tutaj może się zmieniać ta sytuacja. Ale to chyba nie wystarczy, jest murek. Poszło, poszła Shuriley'a chyba przez Sorakę, przez co wszystko się rozwiązało. Olaf dalej meczy tego Kerela, nie daje mu żyć cały czas i znowu dajwuje go. Świetnie! I poszło i nie obchodzą stoły, go nie obchodzą stóry. On po prostu niszczy tego Kerela, który już nawet... I jest! Jeden toporek, gdzie jest toporek? Trafiony! Idealnie, już tym razem nie padł, to jest to właśnie. Bardzo kupił sobie Hexdrinkera, był w stanie wytrzymać też magic damage. I Kennen nie miał ulti jeszcze, nie użył tego ulti, także tutaj też pomogło Olafowi, no bo żeby Kennen miał ulti, to tutaj by się to pewnie inaczej zakończyło. A jeszcze odnośnie tej akcji na bocie, zobacz tam troszeczkę, wydaje mi się, Nocturne zawinił, on strasznie długo stał pod tą wieżą i zebrał trochę damage'u od niej i jeszcze dodatkowo dał się zharasować korkiemu. I potem to wszystko się zmieniło, kiedy przyszedł Udyr, kiedy zaczęli fokusować tego Nocturna, no i niewiele brakowało, jakby zginął. Było bardzo blisko, no ale udało mu się jakoś tam uciec w każdym razie. No i 12-4 na korzyść drużyny Waffle Gaming. Przypominam, oni wygrali również w tym pierwszym spotkaniu, także jeżeli teraz wygrają tak, to spotkanie, to przechodzą do finału turnieju. Będzie się jeszcze jeden mecz rozstrzygający zupełnie, ale to na razie póki co widzimy jednak przewagę Wafli, że to tak powiem Wafli, no popatrz, to jest to co w ostatnim meczu, pamiętasz tego Kartusa i 300 farmy, popatrz teraz na farmę Alibi. No tak. To jest to, a jeśli chodzi o no, farmę dokładnie. Pozostałych graczy, Morgana trochę stara się nadrabiać, chociaż dalej odstaje od Anivii na pewno 200 creepów w tym momencie, korki 231, a o dziwo Graves, znaczy o dziwo, przepraszam, narzekali dość, już ci ostatnio mówiłem, na swojego AD Carry, który w tym momencie, ale przepraszam, chyba tutaj była zmiana, bo Sempu gra jako AD Carry, Sempu ostatnio grał. Tak. Zobacz, znowu Olaf na topie teraz atakuje Kennena. Kennen już tutaj nie ma życia właściwie cały przepraszam, czas. Przepraszam, bo ja tutaj pomyliłem się ostatnio. Sempu grał jako solo topper. Teemo. A tym razem poszedł jako AD Carry. Bo tutaj była zmiana. Mhm. Mianowicie solo top, czyli Olaf był w dżungli. A tym razem złomistrz Kiwi jest w dżungli. Popatrzmy jeszcze jak to się rozwinie, czy oni się czają na Barona, czy coś w tym stylu. Tak, chyba, dobre to jest, no i tak rozwijają się na tego Barona. Widzą, że tutaj drużyna niebieskiej kompletnie nie ma żadnego farda, jest ten Oracle. Mają szansę zrobić tego Barona szybko, w ogóle niepostrzeżenie. Zmierzają tu już ASD, ale tu już niewiele brakuje. Tak, padł Baron, free Baron na korzyść drużyny. Za późno. Waffle Gaming, tutaj wydaje mi się, że będą mogli starać się teraz o szybki push, jedynie Nocturne ma tylko połowę życia. Wytną przynajmniej wardy przeciwników. No tutaj nie wiem nawet, czy Barona był jakiś ward. Znaczy wiem, że cały czas Nocturne tutaj biega, wycina te wardy. Drużyna ASD w ogóle nie ma map kontrola, nie wiedzą co się dzieje. No i teraz decydują się jeszcze na Dragona. Co oni się będą? Nie, mają Dragona, mają Barona, to teraz nie powinno być problemu. Tutaj Udyr jeszcze smoczka. Chce coś, ale wyciągnięty Dragon raczej tu nie będzie problemu. Kolejne pieniądze dla drużyny Waffle Gaming i zauważ jak ta przewaga nagle skoczyła. To jest 6500, a przed chwilą było tylko 2000. Znaczy przed chwilą, na jakiś czas temu. Ten Baron też naprawdę wielką przewagę w tej grze. No i zdecydowanie grają lepiej, zobacz, więcej popchnęli, wiesz, mają więcej killi, lepszą farmę. No i tutaj naprawdę, Anivia 300, ponad 300 creepów, Grave zaraz też ponad 300, no tutaj nikt z drużyny przeciwnej nie może im dorównać, Korkiemu brakuje 55 creepów do tej granicy, 300 pozostali, to już nawet nie ma co mówić, także tutaj naprawdę świetnie grają, świetnie farmią i bardzo ładnie
zabijają. Jeszcze rozłączyła się Soraka, nie wiem, czy się załamała tą sytuacją, wiem. Czy to zobaczmy, jakieś problemy. Jak to wiem, że ten mecz coraz bardziej zbliża się na pewno ku końcowi i wydaje mi się, że no, w tym momencie jest na pewno na korzyść drużyny Waffle Gaming. O dziwo, szczerze o dziwo, bo oni nie byli faworytami jakby do wygrania tego meczu, tego turnieju całego, a już na pewno nie turnieju, ale gdy oni trafią do finału, to wszystko się będzie mogło zdarzyć. Tutaj jeszcze złapana Morgana, świetnie! To masz teraz świetnie to zrobili. Na Morganie. Nie wiem, ona chyba tak. grzybki zjadła w tej jest puszowana wieża, teraz wiedzą, że Soraki nie ma, wiedzą, że Morgana nie żyje i decydują się chyba na ostateczny push, albo przynajmniej do inhibitora. Tak, jadą, już ich nie obchodzi Gorki, który nie zadaje wystarczająco damage, teraz pada inhibitor i zdecydują się na pójście dalej. Wydaje mi się, że mają możliwości do tego. Czy będą chcieli ryzykować? Atakują, to na razie creepy zabijają. Jeszcze 20 sekund do respawnu Morgany, także tutaj mają jeszcze tą przewagę. Tak, nie ma i zdecydują się jednak na push. Ryzykują, co prawda, ale wydaje mi się, że Kenner wpada, wpadła jedna wieża. Kenner praktycznie tym swoim ultem tylko sięgnął Olafa, któremu właściwie jeszcze włączył się Hexdrinker. Olaf w słowie pada od Red Buffa Gravesa. Graves po raz kolejny zabija jeden jeszcze Gorkiego, złapana, flash poszedł. Pojawiła się Morgana, ale zauważ, tylko... Ach, odskoczyła. Nikt nie padł po stronie drużyny fioletowej, oni teraz już mają wolną rękę. Pierwszy... Morgana ucieka, ulti jest Blitzcrank tutaj, żeby pada, nie flashuje się. Aj, niestety Ignite. Ale się splashował, świetnie, ale zabija go Ignite, ale to jest GG. Bardzo ładny pull. To jest koniec. Waffle Gaming i to oni wygrywają dwa spotkania. Teraz bardzo wraca w Sorakach, niestety już po sprawie. To mnie trochę się zdziwiła, bo nie ma ich chwila, a tutaj już koniec gry. A nic właściwie aż tak tego nie zapowiadało. W każdym razie już się teraz skończy. Bardzo ładna gra obu drużyn, ale jednak Waffle Gaming pokazało swoją wyższość. Wygrali to. Zupełnie nieoczekiwanie z jednej strony, ale zasłużenie według mnie. Bardzo ładna gra, Anivinam idzie, tak samo w jungli Nocturna, po prostu wszyscy świetnie grali. Wszystkich, tu nie można wyróżnić, chociaż zauważ, że jeszcze Graves na koniec dogonił z farmą Anivie i te 4 kille, 5 asyst. Bardzo dobra, bardzo dobrze. Nie outfarmował Korkiego od początku gry, ale wykorzystywał sytuację, żeby zdobywać kille, dzięki czemu tej kasy miał więcej, co pozwoliło ostatecznie mu być lepszym AD Carry. No nic, ja Ci dziękuję za komentowanie. Zapraszam na finał oraz na meczu trzecie miejsce. Dzięki bardzo. Ostatecznie finał będzie pomiędzy teamami Waffle Gaming oraz X-Hamsters Gaming, a mecz o trzecie miejsce odbędzie się pomiędzy Defenders of the Nexus a ASD. No powtórka z rozrywki, bo ASD właśnie trafiła do tabeli przegranych przez Defenders of the Nexus, no ale co prawda Waffle Gaming trafiło do tabeli przegranych przez ASD, z którymi teraz się odwdzięczy i wygrali dwa razy pod rząd. No nic, dzięki Ci bardzo, zapraszam właśnie na tamte mecze i żegnam się z Wami, cześć. Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej!